Cześć, nazywam się Robert Marchel. Od ponad 10 lat zajmuję się tematem relacji damsko-męskich, a dzisiaj powiem Ci, po czym poznać, że mężczyzna chce od Ciebie tylko seksu. Nie oceniam takich intencji, ale według mnie warto nauczyć się je rozpoznawać, żebyś wiedziała, na czym stoisz i żebyś później nie była rozczarowana. Zapraszam do oglądania. Mężczyzna wprost mówi o tym, że nie szuka związku i czasami nawet podaje ku temu jakieś sensowne powody. Na przykład niedawno skończył jakiś długi związek i teraz nie chce się angażować, albo niedługo wyprowadza się do innego miasta i tak dalej. Jednak jeżeli mimo podania takich argumentów ten facet nadal jest tobą zainteresowany, chce się spotykać i rozwijać tą znajomość, to pewnie czegoś chce. Zgadnij czego. Nawet jeżeli takie bezpośrednie deklaracje nie padają, to jednym z symptomów tego, że mężczyzna może chcieć tylko seksu, jest to, że podczas rozmowy z tobą wrzuca wiele aluzji seksualnych. Na pewno więcej niż standardowo dzieje się tak na pierwszych spotkaniach. W wiadomościach od niego pojawiają się erotyczne podteksty, albo wręcz bezpośrednie zaproszenie na seks. Tak raczej nie zachowa się osoba, która bardzo chce z tobą być. To oczywiście nie jest niezawodna oznaka, że on chce tylko i wyłącznie seksu, ale warto zwrócić na to uwagę. Innym symptomem jest szybkie dążenie do spotkań w miejscach, w których da się uprawiać seks. Możesz zacząć podejrzewać, że coś jest na rzeczy, jeżeli na pierwsze spotkanie albo tuż po nim mężczyzna zaprasza Cię do swojego mieszkania. Albo w inny sposób dąży do seksu, na przykład szybko inicjując pocałunki, próbując Cię dotykać i mówiąc, co najchętniej by z Tobą zrobił. Gdybyś komuś naprawdę wpadła w oko i miał wobec Ciebie poważniejsze zamiary, to prawdopodobnie nie śpieszyłby się z tym aż tak bardzo. Najmniej intuicyjną oznaką świadczącą o tym, że mężczyzna może chcieć tylko seksu, jest wysyłanie przez niego mieszanych oznak zainteresowania. Czyli raz jest bardzo zainteresowany, kontaktuje się z tobą i okazuje ci dużo uczuć, ale innym razem zapomina o tobie albo odwołuje spotkanie z błahego powodu. Z jednej strony mówi o swoich uczuciach do ciebie, ale z drugiej strony jego zachowanie nie do końca potwierdza to, co on mówi, czy wręcz przeczy temu. Takie sygnały mogą świadczyć o tym, że ten mężczyzna po prostu udaje swoje zaangażowanie, mówiąc ci ładne rzeczy, właśnie po to, żeby skłonić cię do seksu. Ale nie potrafi kontrolować siebie w 100% i czasami i tak widać, co on tak naprawdę myśli o waszej relacji. O tym, że on chce tylko seksu, może jeszcze świadczyć to, że jest zainteresowany także innymi kobietami. Flirtuje z nimi na twoich oczach, bezpośrednio mówi ci, że spotyka się także z innymi, albo pisze dużo SMS-ów lub wiadomości na różnych komunikatorach. To też może oznaczać, że on nie uważa cię za dobry materiał na związek, a na pewno nie jest tobą jakoś mocniej zainteresowany, dlatego cały czas szuka także innych opcji. Żadna z tych wskazówek z osobna nie daje ci pewności na to, że ten mężczyzna faktycznie chce od ciebie tylko seksu, ale im więcej takich wskazówek jest, tym bardziej ostrożna powinnaś być i tym mniej powinnaś się angażować emocjonalnie, żeby później nie doznać tego rozczarowania. Jeżeli to wideo było dla ciebie przydatne i chcesz zdobyć znacznie więcej wiedzy na temat relacji damsko-męskich, to zapraszam do wejścia na stronę jakzdobywać.pl. Tam znajdziesz darmowy test flirtu i ciętej riposty i darmowy test związku, także wiele innych wartościowych materiałów. I jak zawsze zachęcam do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. Dzięki temu dajcie mi znać, że doceniacie moją pracę. Jestem za to bardzo wdzięczny i oprócz tego dużo łatwiej Wam będzie trafić na każdy kolejny materiał, który będę publikował. A teraz to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w następną niedzielę. Robert Marchel.